kobiety siedzą w domu, są wykształcone większość z nich, no bo w Polsce, kontra właśnie kobiet z Somalii, Afganistanu, gdzie większość to analfabety, no niestety, kobiety z Polski mają jakieś chociaż podstawowe wykształcenie, tak? Jak wiemy, no większość Polek sprząta niestety, pracuje jako sprzątaczki, no bo nie mają tego języka, tak? Jest ta bariera językowa na początku. Witam serdecznie. Dzisiaj mamy bardzo ciekawego gościa. Łączymy się z Ewą, która wyjechała razem z mamą w latach 80. do Norwegii i do tej pory mieszka w Norwegii. Witaj, Ewo. Witam. Zapraszam do rozmowy. Mówisz również, że miałaś karierę polityczną. Opowiedz coś więcej. Na jakim to było szczeblu? Jak do tego doszło, że zajęłaś się polityką? Polityką zajęłam się dlatego, że zadzwoniono do mnie. Powiem tak, przedzwonili po mnie. Właśnie dlatego, że mam tą... że lubisz mówić, no. Cudowną tą taką do mówienia rzeczy, o których nikt na przykład nie lubi mówić, tak? O której nikt nie pyta, o może tak. O, może tak, no. I także przedzwoniono do mnie i spytano się, czy bym chciała dołączyć. A Norwegowie czy Polacy? No Norwegzy, do partii FLP. FLP, no to jest partia, która obecnie siedzi w rządzie, tak, już drugą kadencję. No także wiesz, no ogólnie, gdybym dobrze się sprawowała, no to może ja bym była taką znienawidzoną Sylwii Listel dzisiaj. Tylko no niestety, tak nie wyszło. Mhm. Mówiłaś też jak podczas wcześniejszej rozmowy, że twoja córka ma ambicje polityczne. To być może ona będzie znienawidzoną premier, bo mówiłaś, że ona chciałaby być premier. O, no okej, bo ona będzie kochaną, bo ona jest w odpowiedniej partii. Powiem ci tak, FLP jest samo to, tak? Ta partia to po prostu ludzie kochają nienawidzić ludzi z FLP, tak? A więc będąc politykiem partii FLP, to po prostu z automatyki masz taki stempel tutaj na sobie, nienawidź mnie, tak? Obojętnie co powiesz, to najpierw ludzie, bo FLP, tak? Także... To trudna droga, dlatego no, moja córka jest właśnie w partii Heire, jest liderką tutaj, drugą liderką, przepraszam, na całym województwie tej partii młodzieżowej i stoi teraz obecnie na liście do wyborów do, jak to się mówi w Polsce, Urzędu Miasta... Urząd Miasta, Urząd Gminy... Urząd Gminy właśnie w Halden, tak. Uh-huh, uh-huh. No to trzymamy kciuki w takim razie. 12 lat, no, nie tak źle. Zaczęła karierę polityczną, no prawie tak samo jak ja, bo ja jak miałam 15-16 lat, to byłam w ogóle w AOF. Organizacja ich, no dla młodzieży, tak? Byłaś wybrana do Rady Gminy, tak? Tak, Rady Gminy i województwa. Także, no tak jak mówię, no... Gdybym dobrze zagrała moimi kartami, to jak były wybory właśnie w 2015, no to... A teraz zajmujesz się jeszcze tym? Chcesz coś dalej robić? Na razie teraz nie, ale widzę, że jednak będę musiała. Czekają na ciebie. Mój syn, który ma 20 lat, mówi, mama, o Jezu, nie, już dość tego wszystkiego, weź, wróć do polityki, tak? Umiesz to, robisz to dobrze, także no zobaczymy, no ciekawe, bardzo ciekawe, to tak jak tłumaczę politykom na przykład, albo z którymi rozmawiam w Polsce, albo ludziom w ogóle, tak, w Norwegii polityka na takich szczeblach, zanim dostaniesz się do Sejmu, to po prostu to jest coś, co robisz ogólnie charytatywnie. Za każde takie spotkanie, które trwa tam powiedzmy 5 godzin, to my mieliśmy 850 koron. Podziel sobie to teraz i powiedzmy, że miałeś jeszcze przed tym spotkaniem przeczytać 1500 lub 3000 stron. Dodaj sobie godziny na to czytanie i policz sobie teraz, ile ci wychodzi na godzinę. Tylko one mają norwescy politycy, zanim pójdą do szczebla właśnie Sejmu norweskiego, tak? I tak ogólnie twierdzę, powinno być, tak? Bo wtedy no, nie byłoby tych wszystkich przewałów, które są na przykład w Polsce. No tutaj tego nie ma, tak? Polityka w Polsce, no coś okropnego, tak? Ludzie rządzą po 20 lat. No to prawda. No, to jest dyktatura. To nie jest nic innego, tego nie idzie nazwać inaczej niż właśnie dyktatura, tak? Czy to po prostu koledzy, no takiej wzajemnej adoracji kółko jest. Tak, jako polityk na przykład siedziałam też tutaj w Sejmie Wojewódzkim i byłam w grupie, jak to powiedzieć po polsku, pracowaliśmy, no między innymi zajmowaliśmy się integracją i różne takie mieliśmy. No, było w ogóle o obcokrajowców i ten, i właśnie taki jeden szczegół, bo wszystkie programy, które my uznawaliśmy, tak, że dobrze, to damy pieniądze na to i tak dalej,
Wszystko chodziło o na przykład integrację kobiet z Afganistanu, z Iranu, z Pakistanu i tak dalej, tak? Ja mówię, ale halo, tutaj mamy jedną grupę kobiet, o której wiem, bo znam część tych kobiet, tak? Te kobiety siedzą w domu, są wykształcone większość z nich, no bo w Polsce, kontra właśnie kobiet z Somalii, Afganistanu, gdzie większość to analfabety, no niestety, kobiety z Polski mają jakieś chociaż podstawowe wykształcenie, tak? Jak wiemy, no większość Polek sprząta niestety, pracuje jako sprzątaczki, no bo nie mają tego języka, tak? Jest ta bariera językowa na początku. A czemu ty rezygnowałaś? Zrezygnowałam z powodów osobistych, to właśnie wtedy zaczęłam też mój związek z moim obecnym mężem, Polakiem. No i jak to powiedzieć, spotkała nas polska rzeczywistość, została nam rzucona twarz pełnymi, nie, to było jak tsunami, takie wielkie polskie tsunami nas walnęło. No to i polityka zeszła na kolejny plan. Tak, to już nie było wtedy ważne, jak się wiesz, jak się ma takie... takie inne rzeczy, które po prostu wysysają z ciebie całą i energię i wszystko to, no niestety, trzeba się skoncentrować na jednej rzeczy. A czy poza tobą polskich polityków, polityków w polskich korzeniach dużo jest w Norwegii? Powiem ci, u nas w mieście była jedna taka, Dorota. Ona była też, jest też w Norwegii długo, żonata też z Norwegiem, ale ona nigdy nic z siebie nie ten... Jak się mówi? Nie angażowała się aż tak bardzo. Nie tego, ona była tylko po prostu była takim, wiesz, jak ktoś był chory, no to wchodziła i tylko siedziała i głosowała tak, jak jej kazano głosować, tak? No. A wy na terenie całej Norwegii jacyś na wyższych szczeblach też jacyś z polskimi korzeniami? Słyszałaś coś, wiesz coś? Znasz kogoś? Nie znam nikogo. Ja pytam, bo tutaj jak się czyta na różnych grupach Polaków w Norwegii, tam niektórzy mają jakieś uwagi, czy zastrzeżenia, czy inne tego typu rzeczy, to mi się nasuwa na myśl, że po prostu, jeżeli się coś chce zmieniać, no to trzeba iść do polityki po prostu. I wtedy zamiast pisania jakichś tam różnych żali, że się tak wyrażę, to można się, nie wiem, czy jest w ogóle możliwe, znaczy pewnie jest, skoro są jakieś politycy, to można iść do góry. Najpierw trzeba się zapisać do partii, trzeba tam uzyskać wsparcie, tak? No bez wsparcia, no nic nie osiągniesz, tak? Trzeba zostać zapisanym na listę do wyborów, tak? No i ludzie muszą na ciebie głosować, bez tego, no to niestety, tak? A czy w obecnym czasie, jak jest mniejszość Duża Polska, to jeżeli byłaby założona partia, która by na celu miała, nie wiem, poprawę warunki życia Polaków i z tym związane rzeczy, czy to by miało szansę powodzenia? Coś takiego, nawet na tych najniższych szczeblach. Czy Polaków jest za mało, żeby się przebili? No Polaków jest najwięcej w Norwegii, tak? No właśnie, Norwegów i Polacy, czyli jeżeli by się jakoś zorganizowali, to by miało szansę powodzenia, jak myślisz? Powiem ci, że Polacy są za bardzo rozdwojonym narodem. Podzieleni za bardzo. Podzielonym, właśnie chodziło mi o to, podzielonym narodem, żeby cokolwiek zrobić samemu. To tylko właśnie jako tam wchodząc do partii, jak Arbeiter Partii, czy tam... Pojedynczy ludzie, po prostu do tych większych już partii. Tak. I tam zrobić tą pracę, która jest konieczna, tak, żeby się dostać na wyższe szczeble i tam można działać, tak, bo jako tako to numer... Pamiętajmy też, że wszystkie takie rzeczy, takie te właśnie te środowiska takie afgańskie, czy tam muzułmańskie, czy takie, wszystkie te odrębne rzeczy zakładane, to w żaden sposób nie powoduje żadnej integracji, tak? To jeszcze bardziej dzieli oddala od siebie, tak? Dzieli i oddala, tak? Także ogólnie jako osoba, która tutaj mieszka, no można powiedzieć, całe moje dorosłe życie i pół dzieciństwa, twierdzę, że nie powinno być właśnie tych wszystkich takich organizacji, tylko właśnie powinniśmy się bardziej wszyscy integrować, tak? Ja, tak jak mówię, no zostałam, można to nazwać, zostałam wrzucona do lwów, tak? Czy do wilków się może mówić. I w Norwegii, i w Kanadzie, ale to spowodowało, że ja się zaintegrowałam, tak? Nie masz twardszą skórę na pewno przez to też. No tak, wiesz, dużo ludzi na przykład Norwegów, tak, jak ja zaczęłam, bo powiem ci szczerze, był taki okres, długi okres, że ja się na przykład nie przyznawałam do tego, że jestem z Polski, tak? Seria filmów o Polakach mieszkających w Norwegii sponsorowana jest przez Multinor, firmę pomagającą w sprawach urzędowych i uzyskaniu kredytów w Norwegii.